Przepraszam na moment. Czy słyszałeś coś na temat Komisji Moralności, która działa tutaj? Tak, o Komisji Moralności słyszałem dużo od swoich kolegów. Często mi mówią. Uważam, że działalność tej komisji jest bardzo potrzebna, szczególnie właśnie takim studentom jak ja, jak moi koledzy. Po prostu my, nie znając jeszcze warunków, jakie reguł, jakie po prostu obowiązują w akademiku, bo jesteśmy studentami pierwszego roku, nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy po prostu, co zrobić, gdy chcemy sprowadzić sobie dziewczynę. No i właśnie Komisja Moralności, która działa tutaj, w tym może nam pomóc. No niestety ja akurat za bardzo nie jestem zorientowany, kto się tym zajmuje, kto działa, nie wiem się do kogo się zgłosić, no ale rozmawiałem ze swoimi kolegami. Chciałbyś uczestniczyć w tych wykładach? W wykładach? Chodzi o wykłady, co każdy chłopiec powinien, tak? No tak. Więc słyszałem o tych wykładach, jeszcze na żadnym nie byłem, ale właśnie koledzy mówią, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie, no i na pewno na to spotkanie przyjdę. No i myślę, że coś z tego skorzystam. Więc jestem studentem pierwszego roku. Jak wiadomo, to się wiąże również z pewnym przejęciem. Mamy dużo nauki. A na przykład u mnie w pokoju jest taka sytuacja, że jeden z kolegów jest taki niesamowity, że nawet jak ma ćwierć dziewczyny, to i tak musi ją przerżnąć. W związku z tym często dostajemy na kino i musimy się wynieść, nie patrząc na to, czy jutro jest kolokwium, czy musimy się uczyć. Dopiero Komisja Moralności wprowadziła w te sprawy duży porządek. Wszystko zostało uregulowane. Komisja wydaje specjalne pozwolenia i ustala zainteresowanymi stronami terminy. Szefem tej komisji jest wspaniały człowiek, który cieszy się olbrzymim autorytetem wśród braci studenckiej. Warto dodać, że szef ma wielkiego nosa i zawsze stawi się na czas. Trzyma rękę na pulsie. Jeżeli zaistnieje jakaś sytuacja podbramkowa, ma dojść do jakiegoś dzikiego stosunku, to komisja interweniuje. Na przykład podczas jednego z takich stosunków szef Komisji Moralności powołał specjalną grupę perkusistów, która bębniła przez 1,5 godziny do drzwi niesfornego kolegi. Więc sama procedura wynajęcia pokoju, umożliwienia spotkania z inną osobą przez szefa Komisji Moralności jest tak ustawiona, że najpierw na tydzień przed spotkaniem z miłą osobą trzeba złożyć podanie do szefa. Termin jest oczywiście surowo przestrzegany, jeżeli szef nie zna tej osoby bliżej. Jeżeli już to spotkanie będzie któreś z kolei, powiedzmy, to wtedy, wiadomo, można nawet podanie złożyć troszkę po terminie. Ale jak do tej pory myśmy z tym spotykaliśmy, że szef przestrzegał jednak tego tygodniowego terminu. Chociaż są też osoby tutaj, mieszkający w naszym piętrze, którzy mają od szefa in blanco. To już jest wybitna postawa, przestrzeganie oczywiście zasad wyznaczonych przez szefa Komisji Moralności. Myśmy sobie zaskarbili względy u szefa, dlatego ja mam takie in blanco i kolega jeszcze w pokoju, ale to wcale o niczym nie świadczy, że u nas jest jakaś rozpusta, dlatego że myślę, że możemy być wzorem dla innych pokoi. Po prostu morale wasze poprzez działalność tej komisji zostały na tyle podniesione, że szef może was zostawić na własną rękę w pokoju, tak? Tak, szef może zostawić, chociaż zawsze w małym stopniu, ale ingeruje i również nasze postępowanie, prawda? Ale jak to wygląda formalnie? Jakieś pisemko się składa? Formalnie trzeba złożyć pisemko z motywacją. Potrzebna jest przynajmniej opinia jednej osoby Komisji Moralności, ale szef sam decyduje. Także opinia być może ma jakiś tam wzgląd, prawda, na ostateczną decyzję, ale decyzja tak czy nie należy tylko do szefa Komisji Moralności i nikt nie ma prawa jej zmienić. Proszę, ja tutaj raz miałem zaszczyt być na takim zebraniu, na którym poruszano właśnie problem, co każdy chłopiec wiedzieć powinien.
Tu nasz kierownik główny tego i szef tego stowarzyszenia dawał wskazówki, które na pewno nam się przydadzą w przyszłym życiu i bardzo pożyteczne. Także dużo wyniosłem z tego, dużo. Jestem wdzięczny właściwie, naprawdę szczerze wdzięczny za to, że mogłem usłyszeć kilka słów, które mi pomogą w przyszłym życiu. No także te wskazówki, które zostały mi udzielone i które miejmy nadzieję jeszcze kilka razy będę miał zaszczyt usłyszeć z ust założyciela tej komisji. Na pewno w przyszłym życiu pomogą mi w wyborze partnerki, pomogą mi w odpowiednim podejściu do niej, w podejściu do kolegów. Także sądzę, że taka inicjatywa jest godna poparcia i pochwały. A gdybyśmy mieli porównać szefa tej komisji, znaczy jego wykłady i Wisłocką? No, sądzę, że Wisłocka nawet nie urasta do pięt. Także powinna się raczej uczyć od szefa tej komisji. Więc po pierwsze chciałam powiedzieć, że w akademiku nie mieszkam, ale przychodzę tu do chłopca. Znaczy mieszka tu mój chłopiec. Gdy przychodzę do chłopaka, to jestem wprost oczarowana. No wszystko jest przygotowane, odbywa się bez żadnych spięć, jakichś niedomówień czy niepewności. Nie ma więc tak szkodliwej, nerwowej atmosfery. Skorzystając z okazji, chciałam podziękować koledze przewodniczącemu Komisji Moralności za pewną poprawę moralną i fizyczną mojego chłopca. Uczestniczył on w serii wykładów, co każdy chłopiec wiedzieć powinien. No i zmiana jest niestety wprost, jestem wprost oczarowana. I uważam, że każdy student, każdy chłopiec powinien takie szkolenie przejść. Dziewczyny będą wtedy na pewno bardziej zadowolone, uniknie się wielu scysji, jakichś niepotrzebnych kłótni. I tutaj właśnie chciałam w imieniu wszystkich dziewczyn, tych chłopców, którzy przeszli to szkolenie, powiedzieć dziękuję Ci, kolego przewodniczący. Ja jestem właśnie przewodniczącym Komisji Moralności. To jest komisja całkowicie społeczna, bardziej społeczna od wszelkich prac społecznych. Moje przeżycia na pierwszym roku skłoniły mnie do założenia takiej komisji. Mieszkałem z niemożliwym facetem, który no, ze trzy razy w tygodniu zdarzało się, że dostawałem pieniądze na kino, później nawet tych pieniędzy nie dostawałem, musiałem iść do kina i ciężko się żyło. Pierwszy rok zaliczyłem z trudnością i teraz już, kiedy jestem na wyższym roku, kiedy zdobyłem sobie autorytet wśród moich kolegów, postanowiłem pomóc tym kolegom z pierwszego roku, żeby oni nie mieli takich samych trudności jak ja, no bo to są takie właściwie najgłupsze trudności, na jakie może student napotkać. Jeden może nie mieć mieszkania, może nie mieć gdzie mieszkać, a tu jak już się znalazł w akademiku, to powinno mu iść zupełnie gładko z tą nauką. Przed założeniem komisji całą działalność komisji dokładnie przemyślałem i wszystko to, co realizuję, jest celowo wypełniane. W ramach swojej komisji na początku to prowadziłem wykłady wśród studentów na temat, co każdy chłopiec wiedzieć powinien. Na początku to właściwie wkraczałem na siłę do pokojów i gdzie odbywały się te wykłady. Po jakimś czasie ludzie zaczęli się pozytywnie ustosunkowywać do moich wykładów. Na wykłady przychodzili koledzy z sąsiednich pokojów, nieraz nawet nie mogli się pomieścić w pokoju. Oprócz tego również działam zapobiegawczo. Na przykład moja działalność nie ogranicza się tylko do terenu akademika. Uważam, że również powinienem działać na swoim wydziale. Na moim wydziale często obserwowałem takie parki, które no nie potrafiły się zachować tak jak trzeba. Na przykład chłopak i dziewczyna ściskają się w barku i tam zamiast jakichś głosów słowika to słychać jakieś uderzenie łyżek o talerze, zamiast jakichś zapachów jaśminu i bzów, jakieś z kuchni czuć zapachy przypalonego bigosu i to jest w ogóle jakieś wypaczenie miłości. I kiedy oni się tam no na przykład ściskają, przychodzi jakiś starszy profesor, patrzy na nich, że mu o mało sztuczna szczęka nie wypadnie, to wówczas ja oraz specjalnie powołani funkcjonariusze komisji krzyczą na przykład puść ją albo coś takiego, to peszy te pary i
I myślę, że to prawidłowo, prawidłowo takie okrzyki spełniają swoje cele. I często wśród asystentów słyszałem krytyczne głosy pod adresem takiego zachowania tych par. I właściwie jako studentowi mi jest wstyd za nich, bo uważam, że na wszystko to jest właściwe miejsce. I takie na przykład moje okrzyki, moje interwencje uważam, że prawdziwej miłości nie zaszkodzą. I w samorządności studenckiej istnieje luka właśnie w tych sprawach. Rada uczelniana nie patrzy na ten problem, ponieważ na pewno nie dałaby sobie z tym rady. I uważam, że ja uzupełniam jej działanie w tym kierunku. Ja na przykład w tej chwili, nie wiem, czy ktokolwiek z Rady Uczelnianej może... Każdy z Rady Uczelnianej ma od czasu do czasu taką chwilę, w której może odpocząć. Ja nigdy takiej chwili nie mam. To może być godzina druga w nocy, trzecia, piąta rano, siódma, no każda godzina. I nawet w tej chwili nie jestem pewien, czy ktoś przypadkiem nie będzie mnie szukał i nie przybiegnie, że tam gdzieś coś się odbywa na dziko. To znaczy bez pozwolenia. Ja wydaję dwa rodzaje pozwoleń. Jeden pozwoleń na odbycie stosunku płciowego. Pierwszy rodzaj pozwoleń to jest na podanie. Delikwent pisze podanie, że w tym i tym terminie chciałby odbyć stosunek z tą i z tą osobą. Ja zbieram informacje, czy w ogóle taka rzecz ma sens, czy ma szansę u dziewczyny. W ogóle, jeżeli wydaję takie pozwolenie, no to uważam, żeby to nie było, żeby to po prostu nie traktować tego jako zabawy. Uważam, że ci ludzie powinni się sobą zacząć poważnie interesować. I drugi rodzaj pozwoleń to jest dla nieśmiałych kolegów. Istnieje bardzo dużo takich nieśmiałych kolegów, którzy po prostu poddali się tym regułom Komisji Moralności i po prostu wstydzą się przyjść z podaniem do mnie. Ja wówczas od czasu do czasu takim osobom sam wręczam takie pozwolenia in blanco. Oprócz tego istnieje duża liczba osób, która bezwzględnie przestrzega reguł Komisji Moralności i takim osobom zostawiam wolną rękę. Oczywiście na pewien okres czasu, nie na stałe, i również te rzeczy kontroluję i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień cofam takie pozwolenie. Naukowcy stwierdzili, że uregulowane życie płciowe ma pozytywny wpływ na naukę. My regulujemy życie płciowe studentów i dzięki nam to życie jest uregulowane i żadnych takich i wcale nie uważam, żeby takie dzikie stosunki, które się odbywają, że ktoś gdzieś tam znalazł, nawet złapał jakąś dziewczynę, przyprowadził ją do pokoju, nic nie uzgodnił z kolegami, że teraz nie mają do pokoju wchodzić, że ma mieć wolną chatę, czy coś takiego, żeby to pomagało w nauce. Takie w ogóle stosunki odbywane w nerwowej atmosferze na pewno rzutują na stopnie, nie tylko na stopnie, na poziom wiedzy w najbliższym, na powiedzmy, tygodniu. Na początku bałem się, co będą robili ci koledzy, którym odmówiłem takiego pozwolenia. Takie wypadki nawet się dosyć często zdarzają, ale właściwie to nie ma... Proszę! Szefie, Łysy znowu leci na dziko. Przepraszam, służba, nie drużba, muszę iść zainterweniować.